najbliższej. Marcin Koch, no nie wiadomo czym może zaskoczyć. Trener Aleksander Poitner zdecydował go się wstawić do reprezentacji, szczególnie przy słabszej formie Martina Herwarta. I miał rację, bo to piękny skok był Martina Kocha. Znakomity skok. Zresztą on już wczoraj w kwalifikacjach miał ponad 200 metrów, 201,5. Dzisiaj w serii treningowej nie startował. I teraz 203 metry. 203 metry Martina Kocha. Mamy zatem pierwszy skok w dzisiejszym konkursie. Powyżej 200 metrów. Widać było tamtą czerwoną linię, granicę 200 metrów. No i ten gest Aleksa Poitnera i gest Martina Kocha mówią wszystko.